Cześć wszystkim ludzie, z tej strony Fabcio i witam was bardzo serdecznie. No można powiedzieć, że w pierwszym odcinku, no bo takiej gierki jeszcze nie było, będzie to World of Warcraft. Wczoraj koledzy mnie namówili do grania, więc zobaczymy jak to wszystko będzie. Trochę tak z dupy, bo nagrywam już, mam czwarty level. Jest to Monk w ogóle. Nie robiłem tej postaci z wami i tak dalej. Nie byłem pewien, czy w ogóle dobry pomysł jest nagrywanie tego wszystkiego. Ale mówię, może kogoś to zaciekawi i nie wiem, będzie chciał sobie przypomnieć na przykład jak wyglądały questy czy coś kiedyś i na przykład, nie wiem, albo już skończył grać i chciałby sobie przypomnieć jak to wszystko było i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego zrobiłem Monka? Zrobiłem Monka z tego powodu, że Monkiem jeszcze nigdy nie grałem, tak wiecie, na zasadzie... Kuźwa, logbara mam, czekajcie, interfejs... na takiej zasadzie, że... Jak to się mówi? No nie miałem ją maksymalnego poziomu, tak? Wcześniej miałem konto, znaczy posiadałem, było moje konto, na którym miałem 6 razy level 90. Był to Priest, DK, Lock, Mage, Shaman i Hunter. Nie wiem czy o kimś zapomniałem, o druidzie chyba zapomniałem. A w każdym razie było to właśnie tyle tych postaci, było to wszystko wbite na... A nie, tego więcej miałem, czekajcie, miałem szamana, miałem priesta, miałem loka, mage'a, druida, DK'a No i ostatniej postaci mi brakuje i huntera chyba, jak dobrze, jak się nie mylę i dobrze powiedziałem. Ale niestety przypiliło mnie kiedyś i musiałem konto sprzedać. No tam dostałem, no powiedzmy, że fajne pieniądze za te konto wtedy, ale teraz nawet trochę żałuję szczerze, że to zostało sprzedane, co nie? Bo właśnie w tym momencie mógłbym sobie po prostu kupić tylko prepaid'a i sobie śmigać, a tak to muszę wszystko zrobić od nowa, no i... No i właśnie. Jest to serwer Burning Legion, więc jeśli ktoś tam z was gra, na przykład miałby ochotę mnie dofinansować na początek jakimiś backpackami czy coś, albo jakimś tam goldem na jakieś pierdoły, to ja bardzo chętnie, nie? Ogólnie grają też tutaj moi znajomi. Myślę, że tylko że oni już mają powyżej 90 levela, tam już mają ten dodatek i tak dalej. Ja jeszcze tego dodatku nie mam kupionego, ja nawet nie wiem czy ja cały czas na trialówce teraz nie gram, pomimo że wczoraj przez stronę Blizzarda kupiłem sobie te wszystkie dodatki do MOPA. No ale zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Dobra, możemy stąd uciec. W ogóle mam rola, to rolujmy się w takim razie. Szybciej mi to będzie się podróżowało z tym rolem przynajmniej. No, ogólnie, znaczy tak wiecie, no... Taka troszkę lipa, bo ja właśnie już też trochę nagrałem, mimo że w ogar nie jestem, tak jak w każdej grze. To tak trochę z jednej strony nuda, nie? No i gram w Aliantach właśnie z tego powodu, że alianci, no, że wszyscy moi znajomi grają w aliantach, sam też zawsze miałem postać w aliantach, chyba Huntera miałem właśnie na starym koncie w Hordzie, no nie było to wcale jakieś tam złe rozwiązanie, ale jakoś tak bardziej przepadam za humanką, albo humanem, albo tam jakimś takim elfem, niż, chociaż przepraszam, bo ja miałem chyba undeada miałem, no, i undead też jest kozacki, no ale... No ale. Mam nadzieję, że kiedyś nauczę się grać lepiej PvP niż szły mi to wcześniej. No i będę mógł spokojnie sobie właśnie tutaj ogarniać PvP. No z tego powodu, że racja, ale Hualki jest lepszy niż w Hordzie jaki tamkolwiek praktycznie. Ogólnie rzecz biorąc, jeszcze co wam mogę ciekawego powiedzieć. To na pewno, że jeśli bym kupił ten dodatek tego World of Draenei, całe, czy tam jak tam się nazywało, teraz nie pamiętam, nie wiem, czekajcie, dobrze to założyłem? Nie, to chyba założyć, nie? Nie, tak, nie, dobrze? To chyba zboostowałbym sobie do 90, bo wiadomo, jak kupicie dodatek, to możecie tam kogoś zboostować, chyba zboostowałbym sobie DK'a. Bo ja DK'em też się dosyć nagrałem i DK'em bardzo fajnie mi się grało, była to taka postać, no nie wiem, jakby wam wytłumaczyć, no była to dla mnie przyjemna postać do grania.
DK był bardzo dobry dla mnie i nawet tam w tym PvP robiłem bardzo dużo. Bo pamiętam, grałem na początku grałem we Frost, a potem w Unholy. I miód malina. Potem gdzieś tam dla picy z kolegami, jak graliśmy trójki, to grałem w Bloodzie, to byłem nie do zabicia, no to wiadomo, nie? Blood to Blood. Mam nadzieję tylko, że na tym filmiku nie będzie tych zasranych zacinek. Wiecie, w moim głosie, chociaż za dużo nie liczę. Czekajcie, mogę coś wybrać. Już mogę od ciebie? Czekajcie, chcę ci te gówno sprzedać. Aha, tego nie będę ci sprzedawał. To wszystko weź w cholerę. Dobra. I załóżmy sobie to pieroństwo. Nie mogę się doczekać, aż addony wyjdą, bo... Och, bo tutaj po prostu bez addonów to lipa straszna. Mam nadzieję, że wziąłem tu wszystko. No i co? No i idziemy zrobić jakieś kościochy, nie? Dobra, weźmy tak. Mniej więcej wiem, jak mapa tu działa, więc... W ogóle później musielibyśmy iść do Stormwind, więc myślę, że taką sobie podróż zrobimy. Ogólnie graficznie gra się nie zmieniła, przynajmniej dla mnie, bo ja zawsze musiałem grać na średnich detalach. Znaczy nie zawsze, bo były momenty, kiedy... Znaczy był moment, kiedy ja kupiłem ten komputer. No i na tamte czasy był to dobry komputer. I muszę wam przyznać, że nawet w Stormwind siedziałem, gdzie było kupa ludzi i nie było problemu, żeby grać na full detalach, sam z liczbą klatek, no tam powiedzmy, no te 50, 40, 50 klatek było spokojnie, no to jak na ten komputer, na którym właśnie gram, no to to było coś. No w tym momencie nie mogę niestety tak powiedzieć, bo sami widzicie, jak to wygląda, dopóki nie zmienię sobie peceta, to w nic pewnie nie będę mógł grać na full detalach oprócz Mario, chociaż pewnie i Mario będzie miał za niedługo więcej, jakieś tam znaczy większe wymagania niż mój komputer mógłby to uciągnąć. No ale już trudno, nie będę narzekał na tego złomka mojego, bo i tak się dobrze sprawuje na tyle, na ile może. Dobra, co by tutaj zrobić? Przede wszystkim zabijmy te zasrane szczurki. Dosyć szybko się tym monkiem to bije. To mi się nawet podoba, bo magiem zanim ja bym skastował coś, a chciałem sobie zrobić jeszcze Fire Mage'a, bo Fire Mage to też kiedyś graliśmy, to jeszcze było na czym to było? Na dodatku wstyd, na kataklizmie. I ja grałem zawsze Fire Mage'em, a mój przyjaciel grał Lokiem. I w PvP, no niby nie wybijaliśmy się nigdzie daleko, bo ja wtedy też lamiłem, ale szło mi naprawdę dobrze jak na Fire Mage'a. Nikt wtedy nie umiał grać tak dobrze Fire Mage'em na PvP, a ja jakoś sobie go ogarniałem. I bywało nawet tak, że nawet jeśli mój przyjaciel upadał, bo on grał tam Lokiem i szczerze powiedziawszy zawsze na niego siadali, to... Za każdym razem, co umarł, to znaczy za każdym razem, to często bywało tak, że jak on umarł, to udało mi się nawet dwóch zabić bez problemu. Tam healer i na przykład tam DPS jakiś, nie było problemu, żeby zabić tym Fire Mage'em. A na przykład Frostem sobie nie radziłem, bo wiadomo, no Frostem trzeba się więcej naklikać. No. Teraz wiadomo, teraz to było troszeczkę inaczej. Teraz podobno Fire Mage'em się nie gra, bo on tam nie ma czegoś, bo coś tam i ktoś tam jeszcze, no i niestety, kochani, tak to wygląda. Myślę tylko, że będę miał niedługo ten dodatek, no powiedzmy, że wypłata niedługo, to chociaż się szarpnę tyle, że kupię sobie dodatek. No i że będę mógł tak jakby tą, wiecie, fabułę tutaj cisnąć. Nie będę wam też nagrywał wszystkich odcinków tutaj jak ekspie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Mogę tu zeskoczyć, ale to też nie ma sensu. No wiadomo, bo to nie jest zbytnio ciekawe jak chodzisz, no chyba, że będę jakieś tam dungi robił for fun, jakieś może PvP na low levelach. No szkoda, że właśnie nie mam starego konta, bo tam miałem full heirloomy i nie byłoby problemu, żeby wyekspić sobie kogoś i to bardzo szybko na heirloomach. No a tutaj niestety będzie jak jest. Co jeszcze wam mogę ciekawego powiedzieć? Nie wiem właściwie. No mam nadzieję, że seria po prostu nie skończy się tak szybko, jak skończyła się seria z
The Elder Scrollsa, pomimo że mam go dalej na kompie, no to nie gram w niego, bo no, komp mnie domaga i to nie ma nawet sensu nagrywać. I tak samo jak z Guild Wars 2, bo pomimo że gierki obydwie nawet mi się podobają, to komp mnie, no sami widzieliście co się działo, tak? I to było straszne po prostu. Przynajmniej dla mnie, no. Bijemy dziada. Fajnie, bo szybko się zabija te mopki, no wiadomo, jest to dopiero jakiś początkowy level, ale nie mogę się doczekać, jak już będę miał ten 15 i będę mógł iść na Dunga i ten exp poleci bardzo szybko. On ktoś tu się utknął w drzewie i nie idzie go zabić. Pomimo, że on mnie może bić, to ja jego, nie? Dobra, już, nie krzycz, not ready yet, rozumiem. Ładnie, 74 exp. Ale ja podobno dalej gram na koncie Trial, więc ja już sam nie wiem. Właściwie jakoś tam szło sprawdzić, czy się grało na Trialówce, czy nie. Bo tam wystarczyło gdzieś pisać, tu są talenty, to nie. Mamy naszego skillbooka. Dobra, kliknijmy to będzie mi szybciej. Jakieś pasywki na razie są. I z generalnego. Wiem, że mogę nosić właśnie pole army, stawy i dual wieldy, aksy, fisty, mace i swordy. I zastanawiam się nad tym dual wieldem, bo wiadomo, ja będę jechał w depsa na razie, bo healer monk nieopłacalny, a tanka to u mnie różnie bywa. A właśnie podobno staw jest na tanka, więc nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Obczajmy z czasem. Myślę, że też ten odcinek mało będę kończył, nie będę was zanudzał. Bo i tak tu się nic ciekawego nie będzie działo, oprócz tego, że będę chodził, lał te mopki, wracał i tak dalej, i tak dalej. O, ale za to level 6. W ogóle wam muszę powiedzieć, bo chyba jeszcze o tym nie mówiłem, nie pamiętam, bo widzicie na Via Mac Katarynka. Wczoraj już zacząłem grać i właśnie uruchomiłem sobie najpierw na koncie Trial, nie? Mówię, dobiję chociaż ten 20, to nam trochę pogram z tymi kolegami, że wiecie, że już coś tam robię. No i wszystko fajnie, dobiłem level 10 i właśnie wziąłem się za zakupowanie już tych tutaj dodatków, bo zauważyłem, że na stronie Blizzarda pisze, że jest to przecena, że cała ta paczka z 20 euro jest przeceniona na 15. No to się tak gada, no 5 euro mieć, a nie mieć tam nawet 20 zł mieć, czy nie mieć, to już jest chociażby karta do telefonu, czy dla innych 100 piw, czy dla jeszcze innych, nie wiem, ileś paczek chrupków, suplement jakiś, no nie wiem, no różnie to bywa, no wiadomo. No i ja sobie fajnie już wbiłem level 10. Już chciałem tutaj dzisiaj wbić i mówię o level 10, to szybko wbiję ten 15. Już będę mógł na dungi, to już ładnie poleci. A tutaj surprise, wchodzę, nie ma mojej postaci. Troszkę się zdziwiłem. No ale. Ale mówię, okej, no co mam zrobić, nie? No i właśnie dlatego muszę wszystko od nowa jechać. Tu gdzieś był NPC jakiś, tu jest. Chcę się tego pozbyć, bo to są maile. I teraz ja mam lepszy niby, tak? Dobra, już mam 15 silverów, jestem tak bardzo bogaty. Już o matko. O matko i córko. Mogę do ciebie zagadać? Mogę. I nawet mogę chyba gdzieś lecieć. Do Stormwind mogę. A mam jakiegoś questa chyba w Stormwind, więc się przelećmy i myślę, że tam już skończymy sobie ten odcinek. Już was dosyć znudziłem. Tu biegnął. Oczywiście grałem odpalone właśnie na średnich detalach, czy tam nawet na bardzo. Nie, na full low to nie są. Teraz zobaczymy. To jest system, grafika. No, na low to nie jest, ale są to takie półśrednie, no. Dobra, tu już coś mamy iść, oddać coś komuś. Tak jest, dobra. To ja myślę, że my będziemy kończyć odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że seria by wypaliła na kanale. Co jeszcze wam ciekawego mogę tak na szybko powiedzieć? Nie wiem. Mam nadzieję, no i to jest właściwie tyle. Mam nadzieję po prostu, że mój komputer chociaż tyle wydoli, że nie będzie jeszcze takich, wiecie, najgorszych lagów. Dobra, więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć.